Dzisiaj sprawdzamy, czy Kraków jest roślinny i czy jest przy okazji też zdrowy. Dzisiaj obiad w weganiku. Zobaczymy, co tam zaserwują pysznego. No dobra, jesteśmy. Mówię jesteśmy, bo jest ze mną moja przyjaciółka Karolina. No dobra, mam już przed sobą menu. A w menu wszystko bardzo ładnie opisane. Czyli oznaczone są dania wegańskie i oznaczone są dania bezglutenowe, więc można na spokojnie wybrać sobie, poczytać wszystko i potem tylko i wyłącznie jeść. Napoje rozgrzewające, koktajle, no to akurat mnie je dotyczy, no ale jakby ktoś chciał, to dlaczego nie? Ale mnie dotyczy. No dobra, ale już herbatkę można. No dobra. Jak myślicie, co ja sobie z tego wybiorę? Okej, jako pierwsze wjechały frytki z polenty z takim majonezem sojowym. A u Karoliny... Gosia, to jest dip czosnkowy. A, dip czosnkowy. No tak, no ale smakuje jak majonez. Tak. A ty co masz? Ja mam krem z kukurydzy i z batatów. Spróbuj, czy dobra? Dobrze. O, dobry. Dobrutkie. No dobra, to ja też się zabieram za jedzenie. Okej, czyli test frytki z polenty. O kurde. Pycha. Warte grzechu. Okej, to na stół wjechał teraz barszcz czerwony. Co prawda on w menu nie był oznaczony jako bezglutenowy, ale dopytałam się, nie są tam śladowe ilości glutenu, ponieważ zakwas był zrobiony na chyba, z tego co pamiętam, chlebie żytnim, ale nie dam sobie głowy obciąć. A tak to jest czyściutki. Tak nie do końca czyściutki, bo jest tam masło z orzechów nerkowca. Więc zaczynamy. Bajka. Doczekałam się, czyli danie główne. Tak jest, mamy tutaj stek z selera, z pire z dyni i pieczonymi warzywami. Zapach jest obłędny, mam nadzieję, że i smak będzie prima sort. No to do dzieła. Okay. Pire. No wygląd robi wrażenie. A Karola co je? Kotlety z pieczarek. I z kaszy. Z warzywkami konserwowymi. Jeszcze się nie pytam, czy dobre, bo chyba jeszcze nie spróbowałaś, co? Zatem czekam. Chwila prawdy. Dobre. Okej. Okay. Moje też fantastyko. Uwaga, będzie oświadczenie. To danie, czyli stek z selera w nori, jest przegenialne. Serio. Kochani, doszłam do wniosku, że taka ostateczna moja ocena dotycząca danej knajpy czy restauracji powinna być dokonana nie bezpośrednio po odłożeniu sztućców, tylko w momencie, kiedy już ten mój żołądek i jelita chwilę odpoczną i zadecydują, czy dane jedzenie jest ok. Zatem tą część dogrywam po ponad 24 godzinach od odwiedzenia weganika w Krakowie. I mogę obiektywnie powiedzieć, iż wszystko jest w porządku, czyli bez zmian. Czyli dokładnie tak, jakbym sama sobie coś ugotowała. Zatem weganik Kraków, Dolnych Młynów 10, poleca się na przyszłość. Od 2 metrów zdrowia. Oczywiście każdy z nas jest trochę inny, ale bazę do zdrowienia sądzę, że mamy taką samą. Ja zapewne jeszcze rok temu nie zdecydowałabym się na zjedzenie frytek z polenty, które były zapewne smażone w dosyć głębokim tłuszczu, ale wiedziałam, że teraz mogę sobie na nie pozwolić. I właśnie, wy też musicie takie swoje decyzje podejmować, ale tak czy inaczej weganik to dobre, pyszne i zdrowe miejsce na krakowskiej mapie. Zatem ja przyznaję mu co najmniej kilka gwiazdek, albo właśnie może wymyślmy jakieś nasze własne oznaczenia knajp, gdzie można zdrowo zjeść, bezpiecznie dla naszego układu pokarmowego. Wymyślicie coś? Podeślecie jakieś swoje propozycje? Polecam. Weganik.